Cześć, witam Was w kolejnym odcinku poświęconym analizie on-chain, czyli analizie zdobywającej coraz większą popularność w świecie kryptowalut obok analizy fundamentalnej i analizy technicznej. W tym odcinku powiem, co można wyczytać z danych zapisanych na blockchainie odnośnie projektów Link i Bancor. Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Na początek projekt Chainlink, czyli mechanizm wyroczni służący do pobierania danych spoza blockchainu do smart kontraktów umieszczonych właśnie na blockchainie. Projekt ten ostatnimi czasy bardzo rośnie na wartości, z dnia na dzień osiąga nowe ATH i tak naprawdę co to tutaj można przeczytać odnośnie wskaźnika in the money, to tyle, że tak naprawdę w tym momencie każdy z nas, kto zakupił tokeny Link, jest tak naprawdę na plusie, jest in the money, jak to się mówi, czyli tak naprawdę może w każdej chwili zrealizować zyski. Tak naprawdę tutaj ciężko na podstawie tej analizy wywnioskować, czy istnieje jakiś opór, jakiś próg cenowy, który mógłby, że tak powiem, tą podaż trochę bardziej wzmocnić. Z ciekawych rzeczy, które mi tutaj warto również się zainteresować Chainlinkiem, aby spróbować prognozować to, co się w tym projekcie, stroną tego projektu będzie działo, jest na pewno przyrost nowych adresów w tym projekcie. I z tego, co tutaj można wyczytać, nowe adresy cały czas w projekcie Chainlink nam przybywają. I za chwilę tutaj przejdziemy do serwisu Glassnode, aby to jeszcze dokładniej zobrazować. Tymczasem chciałem zwrócić jeszcze uwagę na jedną istotną kwestię w projekcie Chainlink odnośnie dotyczącą właśnie koncentracji właśnie tokenów na różnych adresach, czyli śledzenie tak zwanych wielorybów, dużych graczy, czyli osoby posiadające przynajmniej 1% obecnie będącej w obiegu ilości wszystkich tokenów. Tutaj należy zwrócić uwagę, bo może nie wszyscy to pamiętają, że projekt Chainlink, tokeny projektu Chainlink w dużej mierze cały czas są jeszcze na adresach programistów, na adresach członków zespołu tego projektu i tak naprawdę nie są one tam przechowywane, nie są zabezpieczone żadnym smart kontraktem, po prostu to są adresy, które przetrzymują tokeny Link i należą do członków zespołu, także tak naprawdę one w każdej chwili mogą zostać wypłacone i to również należy mieć gdzieś tam z tyłu głowy odnośnie tego zdobywającego coraz większe uznanie na rynku projektu. Jeśli chodzi o liczbę adresów z jakimś saldem, to oczywiście tutaj ta wartość również gwałtownie rośnie, co świadczy o tym, że nowe osoby dochodzą do projektu, na nowych adresach pojawiają się salda, natomiast salda na starych adresach, czyli na tych adresach sprzed tych wielkich wzrostów ostatnimi czasy, salda na tych właśnie starszych adresach się nie zmniejszają, co świadczy o tym, że osoby posiadające token Link cały czas wierzą w niego mocno, nie wyprzedają się i czekają na większe wzrosty. Dlatego tutaj tak ciężko jest oszacować, wyprognozować do jakiego momentu, do jakiej wartości
ceny za token LINK to będzie rosło. Przejdźmy zatem może do kolejnego projektu, do projektu Bancor, czyli dostawcy płynności pomiędzy tokenami. I tutaj sytuacja jest już trochę inna. Nastroje wobec tego projektu ostatnimi czasy nie są najlepsze. Jeśli chodzi o wskaźnik in the money, to tak naprawdę tutaj z tego, co można wyczytać z danych on-chain, jedynie 37% adresów jest na plusie, natomiast 57% adresów jest cały czas na stracie. Tutaj widzimy poziomy, jakie dane adresy nam wyznaczają. Jeśli chodzi o poziom wsparcia, tutaj pierwszy pojawia się przy średniej cenie za token $1.31, gdzie na ten moment cena za jeden token to $1.57. Jeśli chodzi o jakiś opór na tym tokerze na podstawie danych on-chain, tutaj po tej liczbie adresów, ta liczba adresów pomiędzy kolejnymi poziomami są na tyle zbliżone do siebie, że również ciężko to wyznaczyć. Na pewno zdecydowanym takim poziomem jest cena 8,25, jednak jest ona na tyle wysoka w porównaniu do obecnej, że myślę, że nie ma co za bardzo się nią jeszcze kierować. Dlatego ja tutaj pierwszą linię oporu wyznaczyłbym na cenę właśnie około $2. I to tutaj również, jeśli chodzi o Bancor, warto wiedzieć. Koncentracja adresów w tym projekcie również prawie 80%, dokładnie 77%. Warto tutaj natomiast zwrócić uwagę na fakt, że tego typu dane zawierają adresy giełdowe, zawierają adresy członków zespołu, dlatego również trzeba po prostu o tym wiedzieć, analizując tego typu dane. Jeśli chodzi o Bancor i o wzrost nowych adresów, to tutaj sytuacja już nie jest taka optymistyczna jak w Chainlinku. Liczba nowych adresów, które przybywają, które posiadają właśnie projekt Bancor, jest bardzo zróżnicowana i tak naprawdę w kolejnych dniach dosyć znacząco się zmienia. Natomiast jeśli chodzi o nowe adresy już z jakąś konkretną wartością, z jakąś konkretną ilością tokenów, to tutaj myślę, że również można śmiało powiedzieć z tego, co da się zaobserwować po wykresie, że liczba ta cały czas rośnie. I tak naprawdę to wszystko, jeśli chodzi o te dwa projekty. Projekty trochę różne w swoim zastosowaniu i w planowanej użyteczności. I projekty zdecydowanie różne o to, jeśli chodzi, co można wyczytać z analizy on-chain, czyli z tego, co dzieje się na blockchainie, w tym przypadku na blockchainie Ethereum dla tych poszczególnych tokenów. To wszystko, jeśli chodzi o te dwa projekty. Zapraszam do przedstawiania swojej opinii w komentarzach. Na ten moment to tyle. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Cześć.